Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Czas opowiedzieć o ostatnim nodzie, który należy do grupy nodów w kategorii Color. Ten nod nazywa się Tone Map, czy jakby to można było przeczytać, nie bijcie mnie za to, że może źle to wymawiam. W każdym razie, przejdźmy do nodów, wczytajmy sobie obrazek, który będzie obrazkiem tym razem typu EXR lub też HDR. Zaraz zobaczymy, co znajdę. Momencik, weźmy sobie Blendera, a tutaj miałem gdzieś tekstury, a w teksturach jest kilka obrazków HDR. O, i teraz weźmy sobie na przykład to wnętrze katedry, myślę, że będzie odpowiednie. To jest nasz obrazek, na podglądzie on będzie wyglądał w taki sposób. OK. I jest to obrazek zapisany w technice HDR, co oznacza, że posiada o wiele większą rozpiętość tonalną niż taki normalny obrazek, który można byłoby zobaczyć, powiedzmy sobie, w PNG lub JPG. Teraz nod, który nazywa się ToneMap, pozwala skompresować, czy też jakby ścisnąć tą wielką rozpiętość tonalną obrazów HDR do postaci widocznej normalnie w jakimś innym formacie. Dlatego dodam sobie teraz taki nod. On jest tutaj, no i wstawimy go od razu. I od razu widać, co się stało. Natychmiast nastąpiło pojaśnienie tego obrazka i jednocześnie zmiana kontrastu. Jeszcze raz go wyjmę stąd, proszę zobaczyć. Teraz mamy wypalone okno całkowicie, nic nie widać w tym oknie i jednocześnie bardzo głębokie cienie gdzieś tam w głębi. To nie jest jeszcze taki zły obrazek, ale są obrazki HDR, które wydają się prawie czarne z jakimś jedynie białym fragmentem. Teraz jeżeli taki ton map dorzucę tutaj, to w tym momencie następuje redukcja zakresu. Ten czarny się mocno wyjaśnia, wszystko się doświetla, a jednocześnie w prześwietlonym obszarze nadal widać pewne elementy. No i teraz kontrolki, które są w tym nodzie, pozwalają sterować widokiem, czy też jakby intensywnością tej zmiany, czy też przeskalowania zakresu barw. Jeżeli będę zwiększał intensywność, to oczywiście będzie się robiło wszystko coraz jaśniejsze. Będę jakby wyciągał te jaśniejsze rejony, a jeżeli ten coś będę zmniejszał, to całość się będzie robiła coraz ciemniejsza, zachowując jednocześnie jakieś takie w miarę sensownie ustawione kolory. Mogę oczywiście podbić kontrast, to spowoduje mi natychmiastową poprawę widoczności obrazka. No i mogę także dodać jeszcze filtr adaptacyjny, który określa troszeczkę wielkość tego bluru, jasnych obszarów i dodatkowo korektę kolorów. Obecnie widać kolory w obszarze tych błyszczących, jaskrawych witraży. Jeżeli dodam korektę kolorów, to one będą chyba znikać. Zobaczymy, czy znikły, czy nie. No, na razie jeszcze tego nie widać. Spróbujmy w takim razie wrócić z intensywnością do zera. Kontrast również na zero, adaptacja. O, teraz chyba jest. Adaptacja służy właśnie do czegoś takiego jak uzyskanie takiego globalnego poziomu jasności czy kontrastu w stosunku do reszty obrazka, liczonego względem całości albo względem pikseli. No i teraz mam te kolory, albo ich nie mam. Tak samo korekta kolorów, mam nadzieję, że będzie widoczna. Jeszcze nie jest. A może to by było trzeba zrobić w modelu Simple. Weźmy sobie kluczowanie. Kluczowanie malutkie. O, dotąd gdzieś. Teraz przesunięcie może. To jest kontrola krzywej tak naprawdę, która steruje kontrastem i jasnością tego obrazu HDR. Więc można wyciągnąć z niego różne rzeczy, gamy, gdybyśmy podbili. Widać, że można uzyskać dużo lepsze obrazki niż to, co normalnie w HDR byłoby widać na dzień dobry. Offset widzę, że został maksymalny. Można jeszcze wykluczować część rzeczy i zmniejszyć gamę. No więc można robić różnego rodzaju poziomy kontrastu, takie jakby prześwietlenie sceny wynikające z działania światła okiennego lub też nie. Przyszedł do mnie kot, więc myślę, że czas już kończyć. Przepraszam za zakłócenia. Myślę, że mniej więcej powiedziałem, o co chodzi w tym nodzie. Natomiast przyznam się szczerze, że sam dokładnie nie wiem, co dokładnie robią te parametry. Nie widziałem zbyt wiele materiałów na ten temat. No ale przynajmniej wiadomo, że służy on do przeskalowywania jasności obrazów HDR, które można później skonwertować np. na JPG albo PNG. OK, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.